Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Wielokrotnie mówiłeś, nie mogę powstrzymać mojego usposobienia. Muszę mówić, brak ci łagodnego i pokornego ducha. Własne ja wciąż jest żywe, a ty stoisz nieustannie na jego straży, by bronić go przed upokorzeniem lub znieważeniem. Apostoł mówi, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Ci, którzy są dla swego ja martwi, nie będą odczuwać tak łatwo i nie będą gotowi opierać się wszystkiemu, co może ich drażnić. Martwy człowiek niczego nie czuje. To ty nie jesteś martwy. Gdybyś takim był i gdyby życie twoje było ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, tysiące rzeczy, które teraz zauważasz i które cię dotykają, zostałyby pominięte jako niegodne uwagi. Chwytałbyś wówczas wieczność i byłbyś ponad mało znaczącymi próbami tego życia. Jezus, kiedy go obrzucano obelgami, gdy mu złorzeczono i znieważano, nie odpłacał tym samym. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Kiedy za sprawą ludzkiego okrucieństwa cierpiał z powodu bolesnych pręk i ran, nie groził, lecz powierzył siebie temu, który sprawiedliwie sądzi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chrystus dał nam swoje życie na wzór. Hańbimy go, jeśli stajemy się czuli na każde lekceważenie i jesteśmy gotowi obrażać cię o każdą domniemaną lub rzeczywistą krzywdę. Nie jest to świadectwem szlachetnego umysłu. Być przygotowanym do obrony siebie i do zachowania własnej godności. Lepiej dla nas, abyśmy 100 razy niesprawiedliwie cierpieli i niż skrzywdzili czyjąś duszę w duchu odwetu lub dając upust gniewowi. Ludzie często mówią, przecież Jezus się gniewał. Czy Jezus odczuwa sprawiedliwe oburzenie, czy niesprawiedliwy gniew? A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli i spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Marka 3:4-5. On nieustraszenie obnażał hipokryzję, niewiarę i niesprawiedliwość, jednak w jego głosie były łzy, gdy wyrażał swoje chłoszczące nagany. Nie bajcie się, lecz nie grzeszcie. Ten fragment pisma odnosi się do sprawiedliwego oburzenia na grzech, które wypływa z żarliwości dla chwały Bożej, a nie z gniewu sprowokowanego miłością własnego ja lub urażoną ambicją. Kiedy oni widzą, że Bóg jest znieważany, a Jego służba wystawiana na hańbę, gdy widzą uciskanego niewinnego, sprawiedliwe oburzenie porusza duszę. Taki gniew zrodzony z wyczulonej moralności nie jest grzechem. Jednak ci, którzy przy jakiejkolwiek domniemanej prowokacji czują się wolni od ulegania gniewowi lub urazie, otwierają serce szatanowi. Zawziętość i wrogość muszą być wypędzone z duszy, jeśli mamy być w zgodzie z niebem. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jakub 1:19-20. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli i jego sińce uleczyły was. 1 Piotra 2:24. Przez wiarę możemy być posłuszni Bożemu prawu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 1:16-17. Szatan twierdził, że dla człowieka posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest czymś niemożliwym. To prawda, o własnych siłach nie potrafimy ich przestrzegać. Jednak Chrystus przyszedł w postaci człowieka i dzięki Jego doskonałości i posłuszeństwu dowiódł tego, że człowieczeństwo połączone z boskością są w stanie spełnić każde z Bożych przykazań. Lecz ktokolwiek
którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Jana 1:12. Ta moc nie jest czynnikiem ludzkim, to jest moc Boża. Gdy dusza przyjmuje Chrystusa, przyjmuje moc do życia życiem Chrystusa. Warunek życia wiecznego jest obecnie taki sam, jak był zawsze. Taki sam, jak był w raju przed upadkiem naszych pierwszych rodziców. Doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu, doskonała sprawiedliwość. Gdyby życie wieczne było darowane pod jakimkolwiek innym warunkiem niż ten, wówczas szczęście całego wszechświata byłoby zagrożone. Istniałaby otwarta droga dla grzechu, aby wraz z jego wszelkimi następstwami niedoli, nieszczęścia został unieśmiertelniony. Ukształtowanie sprawiedliwego charakteru przez posłuszeństwo prawu Bożemu było możliwe dla Adama sprzed upadku, lecz nie uczynił tego i z powodu jego grzechu nasza natura jest upadła i nie jesteśmy w stanie uczynić siebie sprawiedliwymi. Ponieważ jesteśmy grzeszni, pozbawieni świętości, nie potrafimy doskonale okazywać posłuszeństwa świętemu prawu. Nie posiadamy własnej sprawiedliwości, aby nią zadośćuczynić żądaniom prawa Bożego. Lecz Chrystus sprawił nam drogę ucieczki, żył na ziemi wśród takich prób i pokus, z jakimi i my musimy się spotykać. Żył bezgrzesznym życiem, umarł za nas, a obecnie proponuje zabranie naszych grzechów i danie nam swojej sprawiedliwości. Jeśli oddasz się Mu oraz przyjmiesz Go jako swego Zbawiciela, wówczas jakkolwiek grzeszne nie byłoby Twoje życie, przez wzgląd na Niego jesteś uznany za sprawiedliwego. Charakter Chrystusa znajduje się na miejscu Twojego charakteru i jesteś przyjęty przed Bogiem tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Co więcej, Chrystus odmienia serce. Przez wiarę pozostaje w Twoim sercu. Masz zachowywać tę łączność z Chrystusem przez wiarę oraz ciągłe poddawanie Jemu Twojej woli. I tak długo, jak to czynisz. On sprawuje w Tobie chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Tak więc możesz powiedzieć, obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego ziemię za mnie. Galacjan 2:20. Jezus tak powiedział do swoich uczniów. Nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Mateusz 10:20. Wtedy z Chrystusem, przepraszam, działającym w tobie będziesz manifestował tego samego ducha oraz wykonywał te same dobre uczynki, uczynki sprawiedliwości, posłuszeństwa. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Rzymian 25:26. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Rzymian 8:1-4. Uczniowie Chrystusa, jeśli mają wejść do Królestwa Niebios, muszą uzyskać sprawiedliwość różniącą się w swym charakterze od sprawiedliwości faryzeuszy. Bóg ofiarował im w swym Synu doskonałą sprawiedliwość zakonu. Gdyby otworzyli w pełni swoje serca na przyjęcie Chrystusa, wówczas samo życie Boga, Jego miłość zamieszkałyby w nich, przemieniając ich na Jego podobieństwo. W ten sposób za sprawą daru Bożego posiedliby sprawiedliwość, jakiej wymaga za Niego, odzwierciedlenie w nich charakteru Chrystusa. Istnieją dwa błędy, przed którymi dzieci Boże, a w szczególności te, które dopiero co zaczęły ufać Jego łasce, potrzebują szczęścia przede wszystkim. Pierwszy jest uwydatniony, polega na tym, że spoglądają one na własne uczynki, pokładając zaufanie we wszystkim, co są w stanie uczynić, aby doprowadzić siebie do harmonii z Bogiem. Ten, kto usiłuje stać się świętym przez zachowywanie zakonu swoimi własnymi uczynkami,
próbuje rzeczy niemożliwej. Wszystko, czego człowiek jest w stanie dokonać bez Chrystusa, jest skazane egoizmem i grzechem. Jedynie łaska Chrystusa może poprzez wiarę uczynić nas świętymi. Będący przeciwieństwem i niemniej niebezpieczny błąd polega na tym, że wiara w Chrystusa uwalnia ludzi od zachowywania prawa Bożego, że skoro jedynie wiarą stajemy się uczestnikami łaski Chrystusowej, nasze uczynki nie mają nic wspólnego z naszym zbawieniem. Zauważ jednak tutaj, że posłuszeństwo nie jest jedynie zgodnością zewnętrzną, lecz służbą miłości. Prawo Boże jest wyrazem Jego natury, stanowi ono ucieleśnienie wielkiej zasady miłości i stąd jest fundamentem Jego rządu w niebie i na ziemi. Jeśli nasze serca zostały odnowione na podobieństwo Boże, jeśli w duszę wszczepiona została boska miłość, czy prawo Boże nie będzie spełniane w życiu? Gdy w serce wszczepiona jego jest zasada miłości, gdy człowiek odnowiony jest na obraz tego, który go stworzył, spełnione zostaje obietnica nowego przymierza. Prawo moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę. Hebrajczyków 10:16. Jeśli więc prawo wypisane jest w sercu, czy nie nada ono kształtu życiu? Posłuszeństwo, służba i poddaństwo miłości jest prawdziwą oznaką uczniostwa. Tak mówi Pismo Święte. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. 1 Jana 5, 3, 2, 4. To właśnie wiara i tylko wiara jest tym, co zamiast uwolnienia człowieka od posłuszeństwa czyni nas uczestnikami łaski Chrystusowej, która umożliwia nam okazywanie posłuszeństwa. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Rzymian 16, 25-26. Nie jest to dziełem Ewangelii, aby osłabiać żądania Bożego świętego prawa, lecz aby przywieźć ludzi tam, gdzie mogą oni spełniać Jego nakazy. Wiara Chrystusa, która zbawia duszę, nie jest tym, co przedstawiane jest przez wielu. Uwierzcie, uwierzcie, jest ich okrzykiem. Tylko wierz, uwierzcie Chrystusa, a będziecie zbawieni. To jest wszystko, co musicie uczynić. Tymczasem prawdziwa wiara co do zbawienia w pełni zawierza Chrystusowi, prowadząc do doskonałej zgodności z prawem Bożym. Wiara uzewnętrznia się w czynach, a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma, lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że Nim jesteśmy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. 1 Jana 2, 3-6. Musimy się wystrzegać pozornej świętości, która zezwala na przestępowanie prawa Bożego. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakub 1, 22-25. Tutaj jest dla człowieka dzieło do wykonania. Musi stanąć wobec zwierciadła, jakim jest Boże prawo, rozpoznać defekty w swoim charakterze i odrzucić grzechy, piorąc szatę swego charakteru we krwi baranka. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1 Jana 1,7. Nie znając prawa, ludzie nie mają właściwego pojęcia na temat czystości i świętości Boga lub też odnośnie swojej woli, winy i nieczystości. Brak im prawdziwego przekonania o grzechu, nie odczuwają też pokuty.
potrzeby pokuty, nie widząc swego zagubionego stanu, jako przestępcy Bożego prawa nie uświadamiają sobie swojej potrzeby pojednawczej krwi Chrystusa. Nadzieja zbawienia jest przyjmowana bez radykalnej zmiany serca lub reformy życia. Takie powierzchowne nawrócenia są powszechne, a do Kościoła przyłączają się tłumy tych, którzy nigdy nie połączyli się z Chrystusem. Uwaga jest skupiona na miłości jako najważniejszym atrybucie Boga, jednak degraduje się ją do słabego sentymentalizmu, czyniącego tylko niewielką różnicę pomiędzy dobrem a złem. Sprawiedliwość Boga, Jego potępienie grzechów, wymagania Jego świętego prawa trzymane są poza zasięgiem wzroku. A on mu rzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mateusz 19:17. Są tylko dwie kategorie ludzi w dzisiejszym świecie i tylko dwie kategorie będą rozpoznane w dniu sądu. Ci, którzy przestępują prawo Boże i ci, którzy go przestrzegają. Chrystus daje test sprawdzający naszą lojalność lub nielojalność. Jeśli mnie miłujecie, mówi, przykazań moich przestrzegać będziecie. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Mateusza 7:21. Dziękuję.